Witam wszystkich na kanale Sally Games. Twórcy Palworld opublikowali w styczniu małą infografikę z planowanymi zmianami. Muszę przyznać, że osobiście wyczekuję wielu z obiecanych zmian, ale dziś chciałbym się podzielić moimi własnymi propozycjami. Przedstawione zmiany najpewniej nigdy nie pojawią się w grze, ale mimo wszystko mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy chociaż kilka podobnych funkcji wprowadzonych do Palworld. Zacznijmy od zmiany pierwszej, czyli zmiana działania lodówek i klimatyzacji. Obecny system działania lodówek nie ma większego sensu, szczególnie jeśli nasz lodowy stwór będzie robił sobie częste przerwy od chłodzenia ich. Ta zmiana jest relatywnie prosta. Należałoby zmienić lodówki tak, aby kumulowały one ładunek, tak jak robi to nasz generator prądu. Stwory będą wtedy mogły zostawiać je na jakiś czas, żeby coś zjeść lub odpocząć, a nasze jedzenie nie psułoby się. W momencie, gdy skumulowany ładunek spadnie do zera, lodówka przestaje chłodzić nasze jedzenie. Prędkość napełniania lodówek i klimatyzatorów zależałaby od poziomu chłodzenia stwora. Na chwilę obecną mamy dostęp do sporego, ale mimo wszystko ograniczonego ekwipunku. Przyznaję, że nie jest to najważniejsza zmiana, którą można by wprowadzić, ale każdy, kto lubi zbierać jaja potworów i wszelkie przydatne przedmioty, wie, że w pewnym momencie musimy wrzucić z ekwipunku 100 kamieni, żeby zmieścić w nim jedno nasionko. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dodanie możliwości powiększenia ekwipunku poprzez wytwarzanie dodatkowych toreb. Skoro możemy odblokować dodatkowe miejsca na jedzenie, co jest średnio użyteczne, to i odblokowanie slotów ekwipunku nie powinno stanowić problemu. Uważam też, że może zamiast robić torby na jedzenie, twórcy powinni lepiej dodać torbę ze slotami na amunicję. Szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że nie dostaliśmy żadnych przedmiotów leczniczych w dniu premiery gry. Odnawianie HP i tarczy podczas walki znacznie ułatwiałoby wiele walk, szczególnie z legendarnymi stworami. Wytwarzanie specjalnych ogniw do odnawiania naszych tarcz mogłoby wykorzystywać organy elektryczne ze stworów. Natomiast rośliny lecznicze znajdowałoby się po prostu w lasach, na polanach, w dziczy. Takie rośliny można by również później uprawiać na specjalnych plantacjach w naszych bazach. Na tę chwilę wszystkie posiadane przez nas stwory mogą korzystać tylko z trzech ataków w danej chwili. Niestety taka ilość jest niewystarczająca dla niektórych z nich. Możliwość dodania czwartego ataku znacznie poprawiłaby użyteczność Anubisa, który jest bardzo silnym stworem, posiadającym aż 3 ekskluzywne ataki. Niestety wszystkie te ataki posiadają bardzo długi czas odnowienia, przez co Anubis bardzo często będzie chodził bez sensu naokoło przeciwnika zamiast walczyć. Naturalnie możemy wymienić jeden z silnych ataków na słaby, z szybkim czasem odnowienia, ale wtedy osobiście czuję, jakbym nie wykorzystywał w pełni jego potencjału. No i właśnie, jak mogłoby wyglądać dodawanie takiego ataku? Według mnie powinna być to forma nagrody dla gracza, pozwalająca dalej wzmacniać swoje stwory. Mogłoby to być automatyczne odblokowanie czwartego slotu na 50. poziomie stwora, albo odblokowanie poprzez użycie specjalnego owocu, który rzadko pojawiałby się na drzewkach umiejętności. Najlepszą formą jednak byłby specjalny drop z legendarnych stworów, na przykład jakaś cząstka legendy, pozwalająca na odblokowanie czwartego slotu. Obecnie nasze stwory nabijają swój poziom poprzez walkę oraz pracę, ale osobiście chciałbym zobaczyć poziom pracownika indywidualnych stworzeń. Zdobywając doświadczenie w pracy, stwory mogłyby otrzymywać procentowe bonusy do statystyk związanych właśnie z pracą, a konkretne gatunki mogłyby odblokowywać specjalne umiejętności. Na przykład takie jak te. Katres, prędkość ruchu i pracy w nocy plus 25%, Sanity nie spada pracując w nocy. Vixie natomiast może znaleźć różne rodzaje amunicji pracując na ranczu. Taka Lailin, na przykład bardzo rzadki i przydatny stwór, raz na 10 minut potrafi wyleczyć status, na przykład depresję, wybranego przez siebie stwora. Dodanie takiego systemu zmotywowałoby graczy do dbania o stwory, które pracują w ich bazach, dlatego że ponowne zdobywanie doświadczenia pracy zajmowałoby bardzo dużo czasu. Na chwilę obecną wszystkie legendarne stwory można spotkać tylko w jednym miejscu na mapie. Jest to dobre rozwiązanie, ale moim zdaniem przypadkowe spotkania z nimi mogły być bardzo interesujące. Taki system mógłby działać na kilka sposobów. Na przykład cały serwer otrzymywałby informacje o pojawieniu się legendarnego stwora na danej wyspie.
ale wtedy wszyscy próbowali go złapać jednocześnie. Inny pomysł to niewielka szansa na pojawienie się takiego stwora podczas eksploracji mapy. Takie przypadkowe spotkanie może dać sporo frajdy, szczególnie jeśli nie będziemy mieli ze sobą najlepszych pali, a będziemy chcieli go złapać. Oczywiście ucieczka z tego miejsca mogłaby skutkować ucieczką również tego stwora, a wtedy musielibyśmy liczyć na to, że ponownie będziemy mieli szczęście i uda nam się go znaleźć. Twórcy powinni dodać zupełnie nowe stwory legendarne, które moglibyśmy znaleźć tylko i wyłącznie przypadkowo. Eksploracja mapy już teraz jest satysfakcjonująca, ale to byłby kolejny świetny element rozgrywki. No i to tyle. Jeśli macie jakieś własne propozycje, podzielcie się nimi w komentarzach. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!